Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Dzisiaj robimy sobie otwarcie kolejnego Perfect Fishing Mystery Boxa. I oczywiście wiem, co jest w środku, ale nie zmienia to faktu, że fajna ekscytacja. Pierwsza rzecz to oczywiście nasza ulotka, której w tym momencie Wam jeszcze nie pokażę, żeby nie zdradzać całości, dlatego że w trakcie chcę Wam pokazać każdą przynętę, dwa słowa o niej powiedzieć i zrobić dla Was taką malutką zagadkę, niespodziankę. Czy z nagrodą to się jeszcze okaże? W każdym razie ulotka na razie na bok. Pokażę Wam, co tutaj jest. Tak jak już wiele razy Wam wspominałem, nasze boksy są często tematyczne, są dopasowane do danego okresu, ale absolutnie nie w całości. Nie ma ani razu takiej sytuacji, że w czerwcu są tylko i wyłącznie przynęty sandaczowe i ktoś, kto lubi łowić okonie albo szczupaki, nie ma czego w takim boksie szukać. Zawsze dorzucamy coś specjalnego, zawsze dorzucamy coś spoza danego okresu, czy na zupełnie inny niż planowany gatunek. Także zaczynamy sobie od przynęty, którą myślę wielu z Was już zna, to jest Dragon Fatty 12,5 cm, także przynęta, którą będziemy używać dopiero od maja. I w naszej ulotce zawsze jest parę słów o danej przynęcie, tak żebyście wiedzieli, co to jest, po co, na co, jak tego mniej więcej używać. I tutaj jest takie stwierdzenie, że to jest guma stworzona dla ludzi, którzy lubią używać dosyć delikatnego sprzętu, ale już im się marzy trochę grubsza ryba, dlatego że to jest tylko 12,5 cm, każdą wędką szczupakową tą gumę obsłużycie, a z racji tego, że jest tak szeroka, z racji tego, że ma tak wielki ogon, to jest w stanie zrobić w wodzie naprawdę duże zamieszanie i wcale się nie zdziwię, jak na tą przynętę będą siadały już naprawdę duże szczupaki. I zanim przejdziemy dalej, dwa słowa wyjaśnienia. Teraz co miesiąc będą takie openingi u mnie na kanale. Zawsze coś Wam zdradzę o tych przynętach, zawsze Wam pokażę dokładnie to, jak wygląda tego miesięczny box. Natomiast zmieni się to, że to prawdopodobnie ostatni opening w tym miejscu. To jest nudne biuro. Ja je całkiem lubię, ale to jest rzeczywiście takie bardzo biurowe miejsce. Wiem, że tęsknicie bardzo mocno za starym biurem, za błazerią, za tym klimatem, za masą sprzętu wokół mnie. I tak jak już mam nadzieję widzieliście na pierwszym odcinku tego sezonu, to biuro będziemy sobie odnawiać, będzie zupełnie nowe, ale z utrzymaniem starego klimatu i tam kolejne openingi będą się pojawiać. Niekoniecznie jeszcze ten marcowy, dlatego że wyjeżdżam do Hiszpanii na 2 tygodnie akurat w okresie tego otwarcia, także będzie ono troszkę przesunięte, ale taki czarno-biały, mocno biurowy opening to pierwszy i najprawdopodobniej ostatni, także od razu zapraszam po kolejne. A jak macie ochotę dopaść boksa, to oczywiście wszystkie linki macie w opisie. I druga rzecz, a w zasadzie dwie kolejne, to haki pod czeburaszkę, rozmiar 6 i czeburaszki 2-gramowe. Mocno bym powiedział pod pstrąga, bo i rozmiar, i kształt, i to duże oczko w tych hakach sprawia, że wszelkiego rodzaju robale, jak prowadzimy, zachowują się zupełnie inaczej niż na klasycznej główce jigowej. Nie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie, ale bardzo często tak. Do tego 2 gramy obciążenia to nie jest za wiele, także jak łowicie gdzieś tam w super szybkim nurcie, albo chcecie gdzieś trochę głębiej sprowadzić tą przynętę, no to trzeba wymienić czeburaszkę, ale to jest bardzo proste. No ale oczywiście, jeżeli nie łowicie pstrągów czy kleni w tym okresie, to śmiało taki zestawik również pod letnie, na przykład łowienie okoni czy grubszego białorybu, jak najbardziej spoko. No i tutaj z góry mam akurat przynętę dopasowaną pod tą czeburaszkę. To są 4-centymetrowe twistery Relaxa. Możecie mieć inny kolor, bo jest dosyć losowy, natomiast to będzie ten sam kształt i ta sama przynęta w każdym z Waszych boksów. No i to jest przynęta absolutnie uniwersalna na każdą porę roku, na praktycznie każdego drapieżnika, oczywiście raczej z tych mniejszych, natomiast to jest trochę ukłon w stronę niestety biednego okręgu mazowieckiego, gdzie jest wprowadzony zakaz używania przynęt większych niż 5 cm. Na te możecie legalnie połowić, a ja z całego serducha życzę Wam, żeby ten przepis jak najszybciej zniknął, bo to bzdura totalna. I teraz następną przynętę pokażę Wam w nieco inny sposób. Zrobimy sobie taką małą cringe'ową zagadkę. Pokażę Wam ją w taki sposób, żebyście widzieli tylko kontury, a Waszym zadaniem jest napisać w komentarzu, co to Waszym zdaniem jest za przynęta. Co to za model, co to za marka, co to za rozmiar. Tak jak mówię, czy będą jakieś nagrody za to, okaże się na koniec odcinka. Ale przede wszystkim to ma być fajna zabawa, sprawdzenie Waszej wiedzy, także zapauzujcie teraz film, nie przewijajcie do końca, bo na koniec oczywiście Wam pokażę, co to za przynęta, ale zapauzujcie i sami dla siebie napiszcie w komentarzu, co to jest Waszym zdaniem. Ja bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie nie zobaczę, jaką macie wiedzę. No i może rzeczywiście pierwszą osobę, która poprawnie napisze, czymś nagrodzę. Zobaczymy. I tak jak
zazwyczaj w naszym boksie są przede wszystkim przynęty i zbrojenia, tak czasami dorzucamy różne akcesoria i w tym boksie znajdziecie bardzo prostą, wygodną, malutką, co jest bardzo ważne pod wieloma względami, 150-centymetrową miareczkę do naszych potworów. Myślę, że pstrąga dłuższego niż 150 nie złowicie, ale oczywiście życzę wam takiego. Bardzo spoko. I teraz to, czego wy się nadal bardzo mocno boicie, chociaż zrobiliśmy już tyle boksów, tyle razy wam udowodniliśmy, że nie ma się czego bać, ale nadal dostaję wiadomości, że chętnie byście tego boksa dopadli, gdyby było wiadomo, co jest w środku. No ale cała zabawa polega na tym, żebyście jednak nie wiedzieli, a tak jak mówię, tyle boksów już zrobiliśmy i wszystkie wam dokładnie pokazaliśmy, że powinniście wiedzieć, że tutaj nie ma żadnych przynęt, które leżą gdzieś i się nie sprzedają, nie ma tych najgorszych kolorów, nie ma nieznanych modeli kompletnie, chociaż takie trochę jest założenie, żeby od czasu do czasu pojawiał się jakiś freak, po którego normalnie byście nie sięgnęli. No i ja z racji tego, że jestem zakochany w gumach, po to wahadło raczej bym nie sięgnął, a jak trochę o nim poczytałem, jak teraz wziąłem je do ręki, to bardzo chętnie spróbuję. To jest niewielkie, dosyć lekkie, mimo swojej grubości, wahadełko z bardzo fajnymi nawiertami, których zadaniem jest dodanie trochę wibracji podczas prowadzenia, takie dorzucenie jeszcze jednego bodźca do tej klasycznej pracy wahadłówki. No i muszę przyznać, że patent jest na tyle ciekawy, że na pewno chętnie spróbuję, a sam pewnie bym w wyszukiwarce nigdzie tego nie wklepał, ani nie rzucił się na to spacerując gdzieś po sklepach. Także trochę to na tym właśnie polega, żeby od czasu do czasu takie smaczki wpadały w nasze ręce. I ja tutaj muszę powiedzieć, że jednym z takich smaczków do tej pory był Bullet Pop od Berkleya. Przynęta, na którą połowiłem, przynęta, na którą zrobiłem przepięknego bolenia z powierzchni. A czy gdybym tego nie dostał w boksie, normalnie bym używał? No, myślę, że nie miałbym takiej motywacji. A tak, mam naprawdę fajną rapę jeziorową, powierzchniową na swoim koncie. Tej przynęty z kolei myślę, że nie muszę przedstawiać nikomu. To jest Stanley Stickleback od Westina. Cała paczucha, kilka kolorów. No i tutaj niestety dla okręgu mazowieckiego. Wybaczcie chłopaki, że tak się przyczepiłem, ale strasznie wam współczuję. Niestety, bo ta przynęta ma 5,5 cm, także w teorii do maja jest u was nielegalna. Naprawdę nie wiem, jak tak można. Natomiast jak tylko macie gdzie się wyrwać, gdzie nie ma tych bezsensownych obostrzeń, to na pewno warto spróbować, dlatego że cierniki, bo stickleback to ciernik, są jednym z podstawowych pokarmów wszystkich ryb drapieżnych w rzece, ale oczywiście nie tylko, są cierniki również w jeziorach i tam również ta przynęta będzie się sprawdzać, czy na rzekach, na pstrąga, czy klenia, czy w jeziorach właśnie na okonia. Bardzo spoko sprawa. No i całkiem spory zestaw. 6 przynęt w różnych kolorach. Bajka. I zanim pokażę wam dwie ostatnie przynęty, jeszcze maleńka podpowiedź odnośnie tej naszej zagadki. Wobbler, który wam pokazywałem, jest marki Salmo, także jeżeli do tej pory jeszcze nie zgadliście, to może z tą podpowiedzią coś więcej dacie radę wskórać. I teraz zapauzujcie jeszcze raz ten film, napiszcie, jeżeli wiecie, albo się przynajmniej domyślacie, co to za model, a na koniec oczywiście o nim parę słów powiem. Tym bardziej, że na końcu naszej ulotki co miesiąc jest protip od jakiegoś fajnego, poważnego polskiego wędkarza i w tym miesiącu jest to protip od pana Piotra Piskorskiego. Przeczytam go wam i mogę wam zdradzić, że jest właśnie o tej przynęcie, ale to dopiero na koniec. I ostatnia przynęta to polskie rękodzieło pana Andrzeja Lipińskiego, Wobbler Hunter Ronin 5 cm. Przynęta mocno pstrągowa, przynęta pod twitcha, czyli pod to lekkie, ale bardzo agresywne szarpanie szczytówką i na pewno jest to fajna gratka dla wszystkich pstrągarzy, ale również latem gdzieś tam nad jakąś łączką, gdzieś nad ławicą drobnicy będzie się sprawdzać na okonie. Pewnie też i na szczupaki, no ale chyba nie o to chodzi. Także bardzo fajna sprawa i na pewno polskiego rękodzieła w naszych boksach będzie coraz więcej. No i na koniec rozstrzygnięcie tej naszej zabawy, może nie najpoważniejszej na świecie, ale myślę, że co opening coś takiego sobie zrobimy. To jest oczywiście Salmo Minnow, 6-centymetrowy pływający wobek. Absolutna legenda. I dla mnie, z mojego doświadczenia, jest to przynęta przede wszystkim mega uniwersalna, która powinna się sprawdzić w prawie każdych warunkach, w prawie każdych rękach i tych bardziej doświadczonych wędkarzy, i tych troszeczkę mniej, ale tutaj oddam w cudzysłowie głos autorowi tej przynęty i przeczytamy sobie protip z naszej ulotki. Minnow 6 to przynęta, którą zaprojektowałem w 1990 roku. Ja już byłem na świecie, bo jestem stary, ale domyślam się, że części z was nie było. Tak długo ta przynęta jest już
na rynku. Absolutnie niesamowite. Wraz z kilkoma innymi modelami wobblerów dedykowanymi do połowu pstrągów znalazła się ona w pierwszej ofercie Salmo w kwietniu 1991. Mimo że od tamtego czasu upłynęło sporo lat, a w kolekcji firmy pojawiło się wiele świetnych wabików, Minął 6 pozostaje niezmiennie jednym z jej bestsellerów. Wcale się nie dziwię. Co prawda wobbler ten przeszedł w swojej długiej historii kilka drobnych zmian, ale niezmienna została jego zawodnicza praca i niebywała skuteczność w połowie wszystkich ryb drapieżnych. Oferowany jest w wersji pływającej o masie 4 gramy i tonącej o masie 6 gramów. Pływająca, idealna opcja, żeby gdzieś tam spuścić z nurtem pod gałęzie, pod zwisy, pod nawisy i dopiero wtedy zacząć pracować w miejscach niedostępnych dla innych przynęt, a tonąca, jak macie jakieś dołki, jak chcecie szybciej sprowadzić tą przynętę, również fajna sprawa, także tak na dobrą sprawę dwa minołki trafiacie i możecie iść na rzekę. Minął 6 to typowy twitch bait i chociaż wykonany jest z pianki PU, pozbawiony grzechotek i systemu rzutowego, śmiało może konkurować z najlepszymi wyrobami światowych producentów. Świetnie lata i działa niezawodnie zarówno w rękach mistrza, jak i początkującego adepta sztuki spinningowej, dokładnie to, o czym mówiłem. Sprawdza się doskonale na rzekach i strumieniach, ale również dobrze w jeziorach, skutecznie wabiąc wszystkie znane nam drapieżniki. Złowiono na tę przynętę niezliczoną ilość pstrągów, troci, tleni, boleni, sandaci, okoń, szczupaków, a także wielu innych ryb zamieszkujących wody wszystkich kontynentów. I to oczywiście również prawda, jeżeli nie łowicie pstrągów, nie łowicie tleni, to takiego minołka możecie sobie potwiczować również w jeziorze za naszymi klasycznymi, powiedzmy, jeziorowymi drapieżnikami. W wodach płynących działa zarówno prowadzony z prądem, jak i pod prąd, to jest bardzo ważne. Niezależnie jednak od tego, w jakim łowisku testujemy jego skuteczność, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie. Minął złowi dla nas rybę nawet prowadzony jednostajnie i monotonnie. To dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z takim łowieniem. Prawdziwą siłę pokaże jednak dopiero wtedy, kiedy przy pomocy kołowrotka i szczytówki wędziska wprowadzimy go w dzikie pląsy, przerywane krótkimi pauzami, czyli właśnie wspominany wcześniej twitching. Zawsze pamiętajmy więc o twitchowaniu tą przynętą, dokładnie tak. Nieregularne skoki wobblera przeplatane blikami światła na jego bokach wywołują u ryb drapieżnych nieodpartą, instynktowną chęć. A tak, absolutnie tak, święte słowa i tutaj pana Piotra chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, absolutna legenda polskiego wędkarstwa, także tak jak Piotr napisał. Jeżeli zaczynacie, dopiero możecie łowić jak tylko chcecie i będzie to w pewnym stopniu skuteczne, natomiast jak już macie jakieś pojęcie, jak zagracie tą szczytówką, to wtedy zaczyna się zabawa i to tyczy się tej przynęty, ale również i wielu innych. I na koniec wszystkim użytkownikom Minął 6 chciałbym życzyć, aby spotkała ich choćby część niesamowitych przygód, jakich doświadczyłem, łowiąc tą niesamowitą przynętą, nie tylko w naszych wodach. Piotr Piskorski. Bajka! I to by było na tyle z dzisiejszego otwarcia. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do linków w opisie. Do 10 dnia danego miesiąca możecie kolejnego boksa sobie zamówić i jeszcze w tym miesiącu on do Was dotrze. Także zapraszam serdecznie i na naszą stronę. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek i na kolejny opening w przyszłym miesiącu. Dzięki wielkiej ekipa, połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.